Witam was, ludzie, w kolejnym odcinku dwóch minut o poranku. Dzisiaj jest, który tam, czwartek? Tak, czwartek. Ale już jest koniec tygodnia, zaraz piąteczek, a później szybko przeleci weekend i znowu będziecie mieli pracę i szkołę i ten. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tych. Dam teraz Matowi głos do studia. Mądre cytaty na fejsie. Dzisiaj porozmawiamy o mądrych cytatach właśnie na fejsie. Masz na pewno znajomą, która no, inteligencją nie grzeszy, jest piękna, śliczna, ale głupia strasznie. Masz tak? Ja nie będę się wypowiadał, bo nie chcę obrażać ludzi, w przeciwieństwie do niektórych ludzi innych, co obrażają innych ludzi. No ale każdy ma i każdy się nie przyzna, że twierdzi, że Boże, jak? To po co mnie pytasz, jeżeli każdy ma? Chcesz coś mi tutaj insynuować może? Ty chcesz mnie, koniecznie chcesz mnie obrazić w ten czwartek, tak? Mhm. Mądre cytaty na fejsie. Nie będę pytał Mohehe, czy ma, bo powiedział, że ma, czy ja stwierdziłem, że ma, więc on ma po prostu każdego znajomego. Oczywiście, czy oczywiście. Czy macie takie Okej, kontynuuj. Nie, ja się tylko z tobą zgadzam, przepraszam, że w ogóle ci przerwałem, że się z tobą zgadzam, przepraszam. Ja tutaj w ogóle nawet nie patrzę teraz w kamerę, bo jeżeli wykluczyłeś mnie z tego odcinka, to ja sobie pomiziam tło na przykład. Nie, no wiesz co, Mohehe, ja mam... przeprosić cię chcę. No, nie, ja nie potrzebuję, w sensie, ja nie mam 5 lat, nie potrzebuję, żeby jacyś ludzie w internecie mnie przepraszali. Czy macie takich znajomych, znajome na fejsie, które po prostu, jak wrzucają jakieś zdjęcie, to wrzucają jakiś cytat mądry, i to oczywiście musi być samojebka, mądry cytat w stylu, i tak mnie nie zmienisz. Brakowałoby mi tylko ogierze na końcu. Masz tak? Wiesz co, ja mam głównie takie na końcu z Paulo Coelho albo Andrzejem Dudą, ale nie wiem, czy to są mądre cytaty, raczej nie. Andrzej Duda, Uga Buga, albo Andrzej Darut, przyszłość ma na imię Sandstorm. Stary, co ty masz za znajomych? W każdym razie, czy wy macie takich znajomych i co z takimi znajomymi robicie? I czy kiedykolwiek im powiedzieliście, stary, przyjąłeś, nie, tak się nie robi? My kończymy dzisiejszy poranek. Widzimy się jutro o godzinie 6 rano w 2 minuty o poranku. Kanał Mohehe macie w opisie, mój również. Przesłanie Mohehe na dziś. Jeżeli macie cycki, nie musicie mieć cycatów, i tak będziecie mieli branie. Wywalcie te cytaty, weźcie na tło sobie kotki. Przepraszam, ale ja mam cycki, jakoś z tym braniem jest ciężko. Jezus Maria, bo ty zawsze tylko problemy znajdujesz w życiu, nie? Bo nie, może no byś dobra, raz, ale to... raz byś się zgodził ze mną, że na przykład masz coś, czego nie masz, nie? No mam cycki. Dzięki wam serdeczne za dzisiejszy czwartek, jutro jest piątek, widzimy się w kolejnym 2 minuty o poranku. Na razie, cześć. Pa!